Nie wiem, jakbym się zachowała w tamtych okolicznościach i w tamtej sytuacji. Po prostu nie wiem, jakie byłyby moje możliwości, żeby pokonać strach, żeby być na tyle wrażliwym czy zdolnym do niesienia pomocy. Tak mi się wydaje, że to był jego po prostu ten taki charakter, w którym dominowało sprawiedliwość musi być. Co by się nie stało, to sprawiedliwość musi wygrać i tyle. Należy o tym mówić, należy przełamywać stereotypy, bo to gdzieś wyrasta, nie wiem, z podglebia. To po prostu jest coś, co człowiek, że tak powiem, przejmuje z otoczenia i nawet nie jest świadomy, że to wpływa na jego sposób myślenia czy osądzania różnych rzeczy i utrwala te takie właśnie dziwne podejście do pewnych spraw, bo one ciągle są. Ja to dlatego teraz to widzę, że to ciągle jest, dlatego trzeba edukować, dlatego o tym trzeba mówić, dlatego trzeba to uświadamiać.